Nagrywa się? Minęła godzina 15. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam wszystkich Państwa na 18. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rawcy-Zdroju. Serdecznie witam gości, przewodniczących komitetów. Witam serdecznie pana burmistrza, kierowników wydziałów, przepraszam, pana sekretarza, również i was, koleżanki i koledzy radni. Przedstawię porządek dzisiejszych obrad. Zanim przeczytam, przypomnę, że kworum mamy, bo na 15 radnych tylko dwóch radnych jest nieobecnych. Natomiast przypomnę, że całość sesji jest transmitowana przez internet i zarazem bardzo proszę o, przypominam o RODO, żeby sobie też przypominam, bo ja się najczęściej zapominam. Proszę Państwa, chciałem jeszcze przed przeczytaniem porządku obrad zakomunikować, że przed rozpoczęciem sesji wpłynął wniosek pana burmistrza o wycofanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji, tak jak to było w uchwale, przedszkola nr 2 w Rawce-Zdroju. Proszę Państwa, wczoraj odbyła się komisja, posiedzenie Komisji Kultury i Oświaty. Po burzliwej dyskusji, po merytorycznych i sensownych wypowiedziach doszli radni do przekonania i na wniosek radnych pan burmistrz wycofuje ten punkt z naszego porządku obrad, który był Państwu przekazany do wcześniejszego oglądu. A więc czytam wobec tego nowy porządek obrad. Otwarcie się odbyło. Sprawozdanie burmistrza Rawki-Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rawki-Zdroju. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 12/7/19. Druga zmiana uchwały 16/109/19. Punkt trzeci. Zmiana w sprawie zmiany uchwały 17/122/19. Punkt czwarty. W sprawie przystąpienia gminy Rawka-Zdrój do realizacji programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Punkt piąty. W sprawie zmiany uchwały nr 16/106/19. Punkt szósty. W sprawie udzielania pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Punkt siódmy. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Punkt ósmy. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Zdrój. To były podpunkty. Punkt czwarty teraz to jest podjęcie uchwał na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju. I tak, punkt pierwszy. W sprawie rozpatrzenia skargi z 23 sierpnia 2019 roku opatrzonej numerem Urzędu Miejskiego w Rawce i tak dalej. Podpunkt 2 w sprawie skargi Komisji Skargi, Wniosków i Petycji i trzecia w sprawie zmiany podpunkt trzeci w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju z 5 grudnia 2001 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Rawce-Zdroju. Następnie punkt piąty, poinformuję o pisma skierowanej do Rady Miejskiej. Punkt szósty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt siódmy, zamknięcie sesji. Proszę Państwa, nie czytałem tych wszystkich nagłówków uchwał, dlatego że one mają dosyć obszerne tytuły i to by nam dużo czasu zajęło, a każdy z Państwa radnych otrzymał, także po prostu mniej więcej jesteśmy zorientowani. A wszystkie te uchwały były analizowane na komisji. W związku z powyższym, czy jeszcze Państwo w sprawie porządku obrad macie jakieś pytania? Nie ma. W związku z tym oddaję głos panu burmistrzowi. Występuję do punktu drugiego. Proszę? Nie trzeba głosować, bo wy to macie już wszystko wcześniej.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy. W okresie międzysesyjnym od 30 grudnia 2019 do 29 stycznia 2020 roku wydałem 22 zarządzenia jako organ wykonawczy gminy. 14 zarządzeń dotyczyło spraw finansowych. Dotyczyły one zmian w budżecie, ale również dokonanie zmian w budżecie gminy, wykonanie uchwał zmian budżetowych w budżecie gminy. Sprawozdanie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju, jedno zarządzenie, przekazanie kierownikom jednostek budżetowych gminy Rabka Zdrój uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2020 rok oraz upoważnień do zaciągania zobowiązań, jedno zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020, dwa zarządzenia, zmian w budżecie gminy na rok 2020, jedno zarządzenie, zmiana zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka Zdrój na rok 2020 w związku z zarządzeniem wydanym 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy 2020 roku, jedno zarządzenie. Zmiany zarządzenia z 2 stycznia w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2020 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju, jedno zarządzenie. 8 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących powoływania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Jedno zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku. W sprawie powołania zespołu doradczego do spraw mieszkaniowych. W sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia, w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020-2021. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rabka Zdrój. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydają 14 upoważnień w formie zarządzeń. Upoważnienie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawanie decyzji administracyjnych dla kierownika OPS-u. Pełnomocnictwo do postępowania w imieniu organu właściwego dłużnika do ministra cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji o centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Upoważnienie do zgłaszania spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych pracowników OPS-u do spraw świadczeń rodzinnych. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników OPS-u w Rabce Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach wspierania kobiet w ciąży i z rodzin za życiem na wniosek kierownika OPS w Rabce Zdroju. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników OPS-u w Rabce Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów na wniosek kierownika OPS w Rabce Zdroju. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników OPS-u w Rabce Zdroju do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych na wniosek kierownika OPS w Rabce Zdroju. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników OPS w Rabce Zdroju do realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczego na wniosek kierownika OPS w Rabce Zdroju. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników OPS-u w Rabce Zdroju do realizacji zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów na wniosek kierownika OPS w Rabce Zdroju.
zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników OPS Radcy Zdroju do realizacji zadań z zakresu programu rządowego Dobry Start na wniosek kierownika OPS Radcy Zdroju. Upoważnienie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawanie decyzji administracyjnych oraz uwierzytelnienie dokumentów przez naczelnika wydziału. Upoważnienie pracowników Wydziału Oświaty do przeprowadzenia kontroli w przedszkolu miejskim nr 1 w Radcy Zdroju. Upoważnienie pracownika Wydziału Oświaty do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej nr 3 w Radcy Zdroju. Upoważnienie pracowników Wydziału Geodezji do udziału w spisie inwentarza spadku. To, o czym żeśmy dzisiaj rozmawiali, to było właśnie. W wyżej wymienionym okresie wydałem 6 zarządzeń wewnętrznych burmistrza jako kierownika urzędu. Pierwsze dotyczyło powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania świadczenie powszechnych usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2020 dla Urzędu Miejskiego w Radcy Zdroju. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenów gminy Rabka Zdrój w latach 2020-2021. Powołanie pełnomocnika burmistrza do spraw przestrzegania kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Radcy Zdroju. Powołanie komisji przetargowej w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania pod nazwą opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój w 2020 roku. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój w roku 2020. Powołanie komisji przetargowej w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Rabka Zdrój w roku 2020. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Właśnie jedno dotyczyło już opróżniania koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój. No i tutaj kwotę, którą żeśmy przeznaczyli, okazało się, że była to kwota niższa niż te, które wpłynęły oferty. W związku z tym zostaliśmy zmuszeni do unieważnienia właśnie tego przetargu. Ogłoszono i zakończono postępowanie pod nazwą opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych miejscowości gminy Rabka Zdrój. I tutaj właśnie wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała kwotę, którą założyliśmy na realizację tego zadania. Kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć, to było 200 tysięcy, natomiast wpłynęła tylko jedna oferta, która była powyżej 300 tysięcy. Ogłoszono postępowanie na zadanie pod nazwą utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie gminy Rabka Zdrój w 2020 roku. Termin składania ofert mija 6 lutego. Ogłoszono postępowanie na zadanie pod nazwą wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój w 2020 roku. Termin składania ofert jest do 5 lutego 2020. Wszczęto postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki w formule in-house opróżnianie koszy ulicznych i tutaj właśnie rozmawiamy z naszymi zakładami komunalnymi. Ogłoszono postępowanie na zadanie pod nazwą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rabka Zdrój na lata 2020-2021. Termin składania ofert jest do 7 lutego. W przygotowaniu kolejne postępowanie na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka Zdrój oraz Sołec, właśnie Chabówka, Dzawka i Ponice. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego przez Wydział Inwestycji. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Spotkałem się z zarządem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w sprawie utworzenia ośrodka dla osób 25+. Uczestniczyłem w spotkaniu ze starostą nowotarskim w sprawie obchodów 30-lecia samorządu. Pani burmistrz uczestniczyła w spotkaniu w szaflarach, wzięła udział
spotkaniu na temat, gdzie omawiana była kwestia gospodarki odpadami. Spotkałem się z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawach bieżących. Spotkałem się z zarządem klubu sportowego Chabówka oraz ze strażakami z Chabówki w sprawie zagospodarowania obiektów remizy. Spotkałem się z nauczycielami, a następnie z rodzicami z przedszkola numer 2. Pani burmistrz spotkała się z szczawnicy. Tematem tego spotkania była działalność Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych na rzecz rozwoju branży turystycznej. Uczestniczyłem w forum Beskidu Wyspowego w Mszanie Dolnej. Uczestniczyłem w otwarciu sezonu narciarskiego przez marszałka województwa małopolskiego w Kasinie Wielkiej. Spotkałem się z Radą Nadzorczą Uzdrowiska S.A. w Kazdrój. Brałem udział w spotkaniu z premierem Jarosławem Gowinem. Wziąłem udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładów Komunalnych. Po raz kolejny spotkałem się ze strażakami i klubem sportowym Chabówka i projektantem. Uczestniczyłem w Naradzie Techniczno-Gospodarczej Nadleśnictwa Nowy Targ. Spotkałem się z dyrektorem Polskiej Spółki Gazowej w Krakowie. Spotkałem się z przewodniczącym Rady Miejskiej oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Wzięliśmy udział w wyjeździe do gminy Bolesław koło Olkusza w sprawie gospodarki odpadami. To jest gmina, która świadczy usługi związane z odbiorem odpadów dla 17 sąsiednich gmin. Chcieliśmy zobaczyć, jak to działa, funkcjonuje właśnie również w innej części naszego województwa. Uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym noworocznym u starosty. Spotkałem się z wójtem gminy Czarny Gnoj. Uczestniczyłem w otwarciu nowej siedziby Teatru Rabcio, w którym wzięli udział również i przewodniczący, ale również radni. Brałem udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym Związku Podhalan Drabce Zdroju. Spotkałem się z panem doktorem Buchwaldem w sprawie budowy pomnika profesora Jana Rudnika, w którym uczestniczył również i pan przewodniczący, i pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Robert Skipiała również, i pani burmistrz. Spotkałem się z właścicielem firmy Blacho Trapez. Uczestniczyłem w konferencji organizowanej przez Kancelarię Prezydenta w Karniowicach. Spotkałem się z przedstawicielami samorządu, z udziałem samorządu raczeńskiego. Składaliśmy kwiaty na grobach powstańców Powstania Styczniowego na cmentarzu w parafialnym Radce Zdroju. Pani burmistrz wzięła udział w jubileuszowym Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski. Uczestniczyłem w jasełkach oraz dniu babci i dziadka w przedszkolu sióstr Loretto. Wziąłem udział w jubileuszu 15-lecia zespołu Majeranki, w którym uczestniczył i pan przewodniczący, ale również radni. Podpisałem umowy dotacyjne dla stowarzyszenia w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej. I wczoraj z panem radnym, z panem Darkiem uczestniczyliśmy w spotkaniu osiedla Łęki. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu za sprawozdanie. Czy jakieś uwagi państwo macie jeszcze do sprawozdania? Nie. W związku z tym, proszę państwa, punkt drugi został zrealizowany w porządku obrad. Przystępujemy do punktu trzeciego, do podjęcia uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Proszę państwa, przystępujemy do analizy projektu uchwały nr 2 2020 roku. W sprawie zmiany uchwały nr 12/71/19 Rady Miejskiej w Radce Zdroju z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rabka Zdrój, zmienionej uchwałą nr 16/110/19 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12/71/19 Rady Miejskiej Radce Zdroju w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rabka Zdrój. Projekt niniejszej uchwały był procedowany na Komisji Edukacji i Oświaty i Sportu. W związku z tym, czy państwo
mają jeszcze jakieś pytania. Co dotyczy uwagi, które mają być tu zmienione? Po prostu w poprzedniej uchwale, nie wiem, to pani przewodnicząca mi pomoże. Tylko kwota dodatku funkcyjnego dla dyrektorów była kwota 1500 i 1600. Tak. Tylko to. Tu po prostu chodzi o zmianę tylko punktu paragrafu 7, ustęp 1 pod literką B dla oddziału od 9 do 16. Kwota dodatku funkcyjnego od 900 do 1600, a było 1500. Proszę Państwa, czy jeszcze macie Państwo jakieś uwagi do tego? Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik głosowania podaje, w głosowaniu brało udział 13 radnych, 3 za. Nie ma przeciwnych, w związku z tym projekt uchwały został podjęty. Przystępujemy do uchwały numer 3/20 w sprawie zmiany uchwały 16/109/19 Rady Miejskiej oraz 27 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Rabka-Zdrój, ustalenia regulaminu określającego szczegóły, warunki udzielenia pomocy, formę i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tej sprawie. Projekt uchwały był analizowany na Komisji Oświaty, w związku z tym proszę Panią Przewodniczącą. Również otrzymał pozytywną opinię. Zmienia się tam po prostu tylko uglasie ustęp 4 i w paragrafie 2 ustęp 5 i zapisane jest po prostu nowe brzmienie, że o stypendium burmistrza Rabki może ubiegać się uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego poprzez darencję przyznanie stypendium osiągnął średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,50 lub tytuł finalisty laureata w konkursach przedmiotowych tematycznych organizowanych przez kuratorów oświaty w kraju od 1 do 3 miejsca w konkursach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Jest to po prostu doprecyzowana uchwała. Proszę Państwa. I nowy załącznik. Tak, w nowym załączniku wyrzucono, raczej w nowym już nie umieszczono klauzuli, że uzależnione to jest od oceny również zachowania. Proszę Państwa, w tej materii pytania jakieś mają Państwo? Nie ma. Tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu komisji. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Przystępuję do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, za 13 osób. Proszę Państwa, przystępujemy do projektu uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr 12/122/19 Rady Miejskiej oraz 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Proszę Państwa, projekt tej uchwały był analizowany na Komisji Budżetowej. Mam napisane, że pozytywna opinia. Ja tego przeczytam uzasadnienie. Po prostu chodzi o przeprofilowanie, raczej przeredagowanie w rozdziale trzecim, po punkcie 5 dodaje się punkt 6, a wykreśla się ustęp 9 i w załączniku, w paragrafie 2, w załączniku nr 1 do gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na rok 2020 punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie.
plan realizacji wydatków w zakresie profilaktyki, rozwiązania problemów alkoholowych i tu jest i jakie są kwoty za daną czynność przyzna. I to by było tyle. Uzasadnienie. Niniejsza zmiana podyktowana została tym, że zmienił się plan wydatków gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu na rok 2020. W związku z tym, z powyższym konieczna była korekta polegająca na wykreśleniu rozdziału pierwszego ustępu 9 i wpisanie go do rozdziału 3 po ustępie 5 jako ustęp 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu na rok 2020 w punkcie 1 w planie wydatków, o który przed chwilą czytałem. Przyjęcie projektu uchwały jest konieczne, aby móc kontynuować realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom na rok 2020 od 1 lutego 2020 roku. Przyczyna zostanie dlatego, że pani przewodniczącej Komisji Budżetowej nie ma, a nie wszyscy radni byli na komisji w związku z tym. Czy w tej materii pytania? Nie ma. Proszę, przystępujemy w takim razie do głosowania. Projektu uchwały nr 4. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, za 10, przeciw, nikt, wstrzymało się 3 osoby. Projekt uchwały został przyjęty. Proszę Państwa, przystępujemy w takim razie do projektu uchwały nr 5 w sprawie przystąpienia gminy Rabka-Zdrój do realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Była ta projekt uchwały analizowany. Czy pani przewodnicząca coś do tego? No ja tylko powiem w skrócie, że jest to projekt przystąpienia gminy Rabka-Zdrój do realizacji programu edycji 2019-2020 finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Był projekt uchwały wczoraj analizowany i uzyskał pozytywną opinię komisji. Ja tylko dodam, że nie obciąża naszego to budżetu, jest 100% realizowany właśnie z funduszy programu powiatowego. Proszę Państwa, czy do tej projektu uchwały jeszcze Państwo? Nie ma. Przystępujemy wobec pierwszego do głosowania. Projektu uchwały nr 5. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 za. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania w sprawie projektu uchwały nr 6. Zmiany uchwały nr 16 przez 106 przez 19 Rady Miejskiej Rabka-Zdrój z 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Rabka-Zdrój o szczegóły warunki jego funkcjonowania. Proszę bardzo. Projekt uchwały był przygotowywany i analizowany, był analizowany na Komisji Oświaty. Budżetowej. A ja mam odwrotnie, ale nie szkodzi, tak sobie napisałem. Proszę Państwa, znowu w sprawie uzasadnienia. Następują tylko zmiany niektórych paragrafów. Ja tylko odczytam, że gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele. I tam nie były wyszczególnione dokładnie wszystkie, w związku z tym wprowadzono te zmiany. I mamy jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 2 gminnej komisji rozwiązania problemu alkoholu, 3 policji, 4 oświaty, 5 ochrony zdrowia, 6 organizacji pozarządowych i punkt 4. Wskutek skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także
kuratorzy sądowi i punkt piąty, w skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ustępie trzecim działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Czy do tego projektu Państwo macie? W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 jest za przyjęciem uchwały. Mamy od następną projekt uchwały numer 7 w sprawie udzielania pomocy finansowej dla powiatu nowotarskiego. Tu jest uzasadnienie. Podjęcie przyjęcia uchwały jest niezbędne w celu podpisania przez burmistrza Rokliwy umowy między gminą Rabka-Zdrój a powiatem nowotarskim, na podstawie której gmina udzieli dotacji celowej powiatowej na zadanie opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1066K Rponice Rdzawka, budowa chodnika miejscowości Rdzawka 3 do 635, czyli od 3 do 685, czyli pół kilometra praktycznie, 50 metrów odcinka drogi po drewnianej kwestii. No właśnie, ale to jest dokumentacja. Tak, dawali to takie pytanie. 50. Proszę bardzo. Czyli 500 metrów. 500 metrów. Dobrze panie przewodniczący. Znaczy, tu jest błąd. Przewodniczący, dobrze przewodniczący. Nie okłamujemy. Będzie to może przewodniczący zawsze stanie. Zgodnie z papierem. Proszę państwa. To jest błąd tylko w uzasadnieniu. 50, nie kilometrów, tylko kastr śmieje i będzie metrów. Teraz to już nie kilometrów. Skreślimy K i będzie 50 metrów. Będzie pół metra. O, ale zero też skreślimy, będzie 50 metrów. Czego się śmieje? 50 metrów. No, to będzie pół metra. No. Dobrze. Proszę państwa, czy jeszcze coś? Znaczy ja mam pytanie, to są tylko budżety daje tylko swoje środki na projekt, tak? A resztę finansuje starostwo, czy jak to będzie wyglądało? Po 50%. Czyli na samą budowę też miasto 50% będzie musiało dołożyć, tak? Tak, tam była kiedyś sytuacja taka, że nie było zgody jednego z mieszkańców. No i w efekcie nie zrobiono. To jest wąska, tak. Czyli ten mieszkaniec się przesunie, czy droga? Nie przesunie się. Czyli droga czarna. Tylko, że nie będzie dokończony, w ogóle nie był dokończony chodnik. Ale na chwilę obecną, gdy będzie to robione, czy mieszkaniec zgodził się na to, że się przesunie? Tam nie będzie nic przesuwane, tylko tam będzie ułożona kostka. Tam po prostu to nie było w ogóle chodnika. Tak. Ale to pozwala na prawo budowlane na takiej budowanie takiego. No to jest jedyne, co nas tam puszcza, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli tego też nie zrobimy, to mieszkańcy wychodzą na ulicę. Jak Państwo wiecie, wszyscy, którzy jadą tam z góry od strony Obidowej, to okazuje się, że zjeżdżają na most, a mieszkańcy. Nie byłoby na przykład takie rozwiązanie zrobić tam przejście dla pieszych na drugą stronę i tam jest duży. Z drugiej strony jest rzeka. Nie ma ale to nie. Z tego co orientuję się, to jest klas taki większy. Poniżej szkoły jeszcze. Poniżej jeszcze tam. Poniżej to po prostu. Bo wtedy jeszcze ten mieszkaniec rości w swoje pretensje, że i na to nie wyraża zgody. To co było założone, że tam będzie chodnik. Teraz wyraził zgodę. No łaskawie, tak. Dobrze, proszę państwa, jeszcze jakieś pytania do pana burmistrza w tej sprawie? Nie ma. W związku z tym, kto jest za przekazanie tych 5500 zł? A więc kto jest za przyjęciem uchwały numer 7? Projektu uchwały numer 7. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, za 13. W związku z tym projekt tutaj został. Proszę państwa, przystępujemy teraz do głosowania projektu uchwały numer 08.
po zmianach naniesionych na posiedzeniu komisji. I jeśli Państwo macie jakieś pytania, co do tego projektu uchwały, pani skarbnik, jest wątpliwości do tej. Ja mam pytanie, są wolne środki wynoszące 2 389 566 zł. Skąd te dokładnie środki pochodzą? Panie radny, wolne środki to są środki, które zostały na koniec 2015 roku na rachunku bieżącym. Z tego tak, jak macie w projekcie do uchwały, kwota 512 649 zł i 73 grosze to są środki, które zostały z niezrealizowanej dotacji związanej ze środkami unijnymi. To jest dotacja, która była na budowę wodnego placu zabaw i na program LAT. Kwota pozostała, to są również środki, które były zabezpieczone na różne zadania. Pochodzą one również z dobrej realizacji dochodów i te środki zostały na rachunku transferowane. Czyli po prostu nie zostały jakby wszystkie wykorzystane przy danej realizacji jakiegoś zadania, tak? Omawialiśmy na komisji, że teraz przy tym zmianie projektu budżetu dokładamy środki na zadanie budowa wodnego placu zabaw. W tamtym roku te środki nie zostały wydatkowane, były zabezpieczone w budżecie, ale nie wypłaciliśmy tych środków, dlatego teraz w tym roku te środki wprowadzamy. Tak samo na przykład były zabezpieczone środki na zapłaty faktur za odświeżanie zimowe w grudniu, bo musiały być zabezpieczone środki w budżecie. Nie zapłaciliśmy tych faktur, ponieważ termin realizacji był do końca grudnia, faktury to były zapłacone w styczniu, po zakończeniu miesiąca. Dlatego środki zostały w tamtym roku, wprowadzamy ich do budżetu w tym roku. Wracając do tego odświeżania, pani, mam pytanie. W zeszłym roku, czyli 18-19, ale jeżeli dobrze pamiętam, to była kwota gdzieś 900-800 tysięcy, tak? W tym roku jest 1 300 000, milion zaplanowane. Czyli z tych środków może być niezrealizowana, bo mamy zaplanowane. Biorąc pod uwagę to, że ta zima poprzednia, że ta zima była dużo gorsza niż ta, która obecnie jest, nie? Więc... Na razie wiemy, co będzie z tego. Ja wiem, styczeń mija, no. Każdy te spore środki mogą znowu wpłynąć na jakby te wolne środki, tak? Jeżeli nie zrealizujemy wszystkich, nie wykorzystamy tych środków, to znowu one zostaną na rachunku bieżącym. W przyszłym roku znowu jako wolne środki będą wprowadzane. Ale tylko na to zadanie. Wolne środki to już nie jest na każde jedno zadanie. A w tym roku już ich nie można wykorzystać w budżecie? Ale w 2020 roku, tak, na przykład jeżeli faktury wypłacimy, prawda, jeżeli będzie odśnieżanie, 600 tysięcy zostanie na to zostawimy na to zimę, bo może być dwa razy lepszy. Jeżeli umowa jest podpisana do końca kwietnia, skończy koniec kwietnia i zobaczymy, to że zostały, to tak. A jeżeli jest na przykład umowa już na koniec roku podpisana od listopada do kwietnia, to wtedy nie możemy ich w danym roku, tylko akurat na przestrzeni kwietnia. Nie chodzi o to, jak w kwietniu wypłacimy. To wtedy można. Jeżeli zostają pieniądze, prawda? I możemy je przekazać. Jak będą oszczędności, wtedy się zmniejszy te środki na oświeżanie, bo na oświeżanie nie możemy przeznaczyć na przestrzeni. Super. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z Państwa? No jeżeli ja mogę. Proszę. Ja pokażę, chodzi mi o zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 90 tysięcy na to utworzenie zadania przebudowa chodnika od ulicy Jana Pawła II do ulicy na Banie w Radce Zdroju. Powiem tak, ja wiem, że na komisji było to uzgadniane i rozmowa była na ten temat, że to jest zadanie z któregoś tam roku. Chodnik jest, z tego co wiem, płyty tam są, ścieżka w sumie. I w sumie powiem tak, no w Radce w centrum brakuje chodników, brakuje wykończenia ulic na przykład, a my w tej chwili będziemy ładować 90 tysięcy chodniczek, z którego korzystają ludzie przebywający w ośrodkach czasowych na Bani, skracają sobie tam drogę wejścia do centrum Rabki. Wydaje mi się, że to jest moje zdanie, że to jest duży koszt, duży wydatek na tego typu chodnik. Uważam, że w Rabce, w środku Rabki, powiedzmy w centrum, jest kilka takich chodników, takich ulic, gdzie te pieniądze bardziej by się przydały. Przepraszam kolegę Patrę, ale to jest moje zdanie i chętnie zagłosuję te zdjęcia. Na przykład będą wolne środki na ten chodnik, ale w tym momencie uważam, że to nie jest taki priorytet.
ten projekt jest prowadzony z wolnych środków z tamtego roku, ponieważ to zadanie było w tamtym roku w budżecie i zostało też niezrealizowane ściągnięcie. Dobrze, ale te pieniądze też można przeznaczyć na coś. Jeżeli ja mogę coś dodać, w naszym roku też w budżecie było zadanie na projekt chodnika na ulicy Poniatowskiego. Nie zostało zrealizowane. Ja uważam, że jeżeli budujemy chodniki, budujemy tam, gdzie możemy jakby bezpiecznie korzystać, mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać, chodząc koło ulicy, koło jezdni. Ja uważam, że to jest pierwsze, jakby priorytetem, jeśli chodzi o chodniki. Tam to jest po prostu tylko skrócenie i jakaś wygoda dla kogoś. No. Tutaj chodzę, o którym kolega mówił. Szczególnie, że nie tak dawno doszło do wypadku, mocno cyklista potrącił kobietę. Kobieta została osobą niepełnosprawną. I gdyby chodnik tam był, nie doszłoby do tego wypadku. Taki przykład, który kolega zrobił. Prosiłem o to, żeby projekt zrobiono. W zeszłym roku nie zrobiono. W tym roku w ogóle nie przeznaczono tam żadnych środków. Więc troszkę też mnie to zastanawia, że. No jak się kończy chodnik na ulicy. To jest taki sam projekt, podobny pod po tam, prostu. Tam jest wąska droga, tam jest dziurawa droga. Samochody mijają te dziury, zjeżdżają czasami na pobocza. Jest naprawdę niebezpiecznie. Chodzi idzie na trasie. Nie ma żadnych. Przepraszam, ale ja mówię, podaję przykład. Równie dobrze może być to na Traczykówce, czy w innej części rady. Hawówka się starała chodnik od X lat i do tej pory nie zrealizowano. Budujemy chodnik między domami, a nie budujemy chodników między koło jeżdżą, żeby było bezpiecznie dla. Dobra, chwileczkę skończę. Jak pan skończy, dziur się nie łata. No jak skończy, to dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Jan. To znaczy, o ile sobie tak przypomina, to ten chodnik praktycznie, kiedy ja byłem jeszcze w kadencji 2010-2014, już ten, mowa była o tym chodniku i już, że tak powiem, były pewne plany. Później, że tak powiem, poprzedni radny z tamtej dzielnicy, czyli pan Hajdyła, o ile sobie pamiętam, wielokrotnie monitorował w sprawie właśnie naprawy tego chodnika. To, że on akurat gdzieś tam przebiega między domami, łączy ulicę, to wcale nie znaczy, że on nie ma jakiegoś znaczenia dla mieszkańców tamtej części Rawki. Ponieważ on nie tylko służy kuracjuszom, których jest akurat w tamtym rejonie bardzo dużo, to jest też i taki ciąg komunikacyjny między dworcem busów, czyli a tą częścią taką, no nazwijmy to bardziej rozwiniętą pod względem tej infrastruktury sanatoryjnej, ale również służy, jako ścieżka rolowa w cudzysłowie, również służy mieszkańcom nie tylko ulicy Normanie, ale tych ulic dalej położonych. Poza tym to, że tam są płyty, no również można w ten sposób potraktować i ulicę Chopina, o której ja też wspominałem, że ta ulica, znaczy na osiedlu Chopina jest ten łącznik między tą ulicą główną przy Starej Straży, a tutaj zejściem do Placu Zabaw, gdzie też można sobie tak samo jak i na tej tak zwanej gęsiej szyjce, można sobie połamać nogi na wystających również płytach. I to nie możemy mówić, że gdzieś mieszkańcy są bardziej zagrożeni i w innym miejscu mniej zagrożeni. Miała być realizowana ta ulica akurat z funduszy osiedlowych w poprzednim budżecie. 32 400 było w tym pierwszym rzucie. Miało to być w dwóch takich częściach zrobione z tychże funduszy. Nie zostało to zrobione. W związku z tym uważam, że pomijanie teraz akurat tej inwestycji raczej nie jest trafne. Dziękuję. Panie Komisarzu, była mowa taka, ja tu mam do radnych również taką sprawę i tak dalej. No stworzył się ten temat właśnie taki, ten. Mówiliśmy już tak, że zbierzmy się, wytyczmy najpilniejsze rzeczy z tych, które i tak dalej.
Bo to właśnie jest taki przykład, że no każdy ciągnie swoją stronę. My musimy wszyscy, jakby powiedzieć, wytyczyć jakieś działania. I wtedy by to nie było po prostu rzucanie, że te myśmy zrobili, a tamten. Ale dobrze, ale zbierzemy się i zadecydujemy. Bo może rzeczywiście pan ma Paweł rację, bo też jestem skłonny powiedzieć, że przy drogach mi jest bardziej ten chodnik potrzebny niż tam, gdzie między ogrodkami i z tym się na pewno z panem zgodzę. Tak, akurat w przypadku Chabówki jest to finansowane 50% na 50% z województwem, tak? To jest inwestycja województwa. Także tutaj trzeba po prostu dopilnować tylko tego, żeby właśnie województwo przeznaczyło te środki i rzeczywiście to zrobiło, bo tam zgody są, wszystko jest, tylko po prostu zrobić. A też trzeba wziąć pod uwagę, że tam jest naprawdę niebezpiecznie, że chodzą dzieci do szkoły i trzeba to po prostu zrobić. Pan Marek, proszę bardzo. Ja się może do tego odniosę. Szanowni radni, powiem tak, tutaj poprę pana radnego kwatyrę z tego względu, że ten chodnik nie służy tylko, tak jak było wspomniane, dla kuracjuszy, ale dla mieszkańców Kasprowicza, dla mieszkańców Tetmajera, chodzą tam tak samo dzieci do szkoły i ten chodniczek jest w stanie fatalnym. Druga sprawa, co mnie boli, to zaczyna się tutaj wypominanie swoich zadań, temu robimy, tamtemu nie robimy. Proszę państwa, jesteśmy jedną radą. Jeżeli komuś się przyznało zadanie, nie powinniśmy sobie tego wypominać w żaden sposób. Jest, tu się należy, bo ja pamiętam za swojej kadencji, tutaj zresztą radny Rafał też pamięta, były przeznaczone te pieniądze. To jest trafem drugi zadanek początku. Proszę państwa. Takim trafem jest, że nagle skończyło 2000, przepraszam, w 2019 była duża inwestycja, nagle jest w 2021 duża inwestycja. Bo to było priorytetowe zadanie osiedlowe, które było ściągnięte niestety, a te pieniądze były. Więc ja uważam, że nie można przeznaczać, dawać rozbieżność. Dobrze, do rzeczy. Czyli pan Marek jest za. Pan Darek ma. Ja nie wypominam komu zadań i uważam, że to jest chodnik, o tym pan co mówi, czy ja składam też pismo na chodnik na Pociesznej Wodzie. Tam jest bardziej zagrożone, ludzie chodzą do śmiertelnych szalek. Ale jeżeli można, to nagle... w tym momencie my nie rozmawiamy o tym, gdzie jest bardziej, gdzie jest mniej. Tu akurat nie rozmawiamy o tym. Po prostu rozmawiamy o konkretnej inwestycji, proszę, która gdzieś tam kiedyś była i która w tej chwili się też pojawia. Ja tutaj wracając do tych pieniędzy osiedlowych. Pieniądze osiedlowe przez poprzednie kadencje były zabierane w każdym osiedlu. Nie były przeznaczone na cele, na które mieszkańcy sobie tam zaplanowali. To odnośnie tego, co pan kwatera powiedział. Druga sprawa, jeśli chodzi o kuracjuszy. Jednym kuracjuszom się ułatwia poruszanie się, powiedzmy, z miejsca zamieszkania do miejsca, powiedzmy, busów, a drugim kuracjuszem się utrudnia funkcjonowanie, zamykając ulicę Roztoki. Tyle na ten temat. Jak zamykając? Zamykając wjazd. Od posesji Rabczeńskiej Zdrój jest zamknięta droga dla mieszkańców. Droga jest publiczna. Ja uważam, że jest dostępna dla każdej osoby. Nie jest to prywatna droga. Nie może być drogą wybraną tylko dla pewnej grupy ludzi. Dobrze. Ja odpowiem teraz tak razie, bo wiem, do czego to jest pite. Proszę państwa, gdybyś pan mieszkał na tej ulicy i przyszedł piątek, sobota, niedziela i setki samochodów nawracało na 5-metrowej drodze, 4,20 m, tam i z powrotem się nie da oddychać, bo ludzie nie wiedzą, nie czytają znaku, że jest to ślepa jezdnia. Co innego, pocztowa, brzozowa, jest objazd koło, zaparkuje i wyjeżdża, a tu dziesiątki samochodów, nie da się tam mieszkać, nie da się oddychać. To nie jest mój pomysł. Za tym pomysłem optowali sąsiedzi, ja się nawet nie wychylałem z tą sprawą, bo wiedziałem, że będzie uderzenie we mnie, bo ja tam też mieszkam. Za tym chodzili sąsiedzi, ci, którzy właśnie tam mieszkają w większej ilości. Dziękuję, więcej nie mam nic do powiedzenia. Znaki stawia powiat, tak? Proszę. Znaki stawia powiat. Nie miasto, powiat. No. Proszę bardzo, pani Ola miała mieć głos kolejności. Pierwsze to się odniosę do tego, co pan przewodniczący powiedział. Nie tak dawno, żeśmy uchwalali parkometry w Rabce.
gdzie ja uważałam, że to nie jest zbyt dobry pomysł, ponieważ nie zarobimy na kuracjuszach, tylko zarobimy na mieszkańcach. I mamy teraz tego dowody, że ludzie szukają ulic, gdzie można stanąć, gdzie można postawić samochód. I tym samym sposobem nagle moja ulica też wystąpi o zakaz zatrzymywania się i postoju wjazdu. Bardzo przepraszam, nie. Ja tylko, mówmy nie, panie przewodniczący, pan powiedział, ja no, tylko pozwolę panu skończyć. Go, będzie tak, specjalna. Odnośnie tego, co pan mówi. Tak. Po prostu też będę musiała, ponieważ ani się nieraz nie da wjechać do domu, ani wyjechać. I co? I czym, co doprowadzimy? Do czego doprowadzimy? To tak na marginesie pytanie retoryczne, bo powrócimy do tego tematu. Jeżeli chodzi o ten chodnik na bagi, chciałabym, żeby mnie dobrze zrozumiano. Nie jestem przeciwna temu chodnikowi. Absolutnie nie jestem przeciwna. Uważam, że jest to połączenie skrótowe, które służyło zawsze mieszkańcom, odkąd pamiętam. I dlatego mówię, nie jestem przeciwna, ale uważam, że na przykład tak jak tutaj przekonał mnie kolega Jacek, który twierdził, że tam jest niebezpieczeństwo dla mieszkańców, żeby uzupełnić ten chodnik, tak samo mnie przekonuje tutaj pan kolega Paweł, który też uważa, że to jest niebezpieczne przy drodze, tak samo mnie przekonuje Chabówka. Więc może faktycznie, jak tu mówi kolega Robert, że priorytetowe zadania powinny być przez nas omawiane jak najbardziej, jestem za i uważam, że powinniśmy rzeczywiście się nad tym skupić, żeby nie później nie doszło do takiej przepychanki. I to jest moje zdanie. Każdy ma rację w tym momencie. Każdy ma swoją rację. A głosować, no to już zostawiam państwu. Dobrze. Na komisji budżetowej powinien być ten temat przedyskutowany szczegółowo, a nie dzisiaj. Proszę. Już tak chyba mi ostatni głos. Bardzo często praktycznie codziennie korzystam z tego skrótu i mając ogląd rabki nie tylko z samochodu, ale z piechoty, z roweru, naprawdę stan tego przejścia jest bardzo dobry. Bardzo dobry. Bardzo dobry porównując inne miejsca. O, brawo. Tam chociaż jest chodnik. Tam jest chodnik. Tam są płyty. Ja nie zabieram głosu w tej sprawie, bo ja się tam jest. To jest na pani. No. Mamy roszczenie z tytułu faktycznie. Ale własność tego terenu czyja jest? Jest na drodze i na tym faktycznie akurat. Ale chodnik. Własnością jest gminy? Tak, no bo i dlatego roszczenie jest... We władaniu czy własnością? Własnością. Jest szerokość mniej więcej 1 metra. Ona rękę po prostu i uważa, że są płyty wyślepo, wystające po prostu i żąda spodobania. Zawsze to pani tamta burmistrza. Dobrze, proszę państwa, czy jeszcze... To już przechodzimy jeszcze, proszę, do budżetu, proszę. Chciałbym uzyskać informację na temat, jakie odszkodowanie dostała gmina za budynek, za spaloną willę. W jakiej wysokości to było? Coś ponad 1 000 000 złotych? Dokładnie? Tak, 1 400 000. 1 400 000. Jakie środki zostały? 700, 800 tysięcy? 1 040 000 chyba było tego odszkodowania, ale sprawdzę. Teraz mamy 793, te co wprowadzamy do budżetu przy tym zadaniu w załączniku numer 7. Tak? Teraz to, co mnie interesuje, przeznaczonych zostało ponad 200 tysięcy, czyli na rok 796, czyli 800 tysięcy prawie wprowadzamy. Pozostała kwota 200 coś tysięcy została przeznaczona na zabezpieczenie tego budynku. Wyburzenie. Wyburzenie tego dachu, czy zadaszenie. Tak. Druga firma. Był przetarg na wykonanie zadaszenia, na pewno. No, w związku z tym nie ma nic do wyboru. A po drugie, ja osobiście... Jeżeli tak pójdzie dalej, to braknie środków na... Ja uważam, że to są wyrzucone pieniądze w błoto. Ten na zadaszenie. Nie można się było odwołać tam wyżej i nie pytać konserwatora tego, który... A konserwator postawił ultimatum. Ale gdzieś wyżej zapytać kogoś innego. W ogóle do konserwatora, do ministra złożyliśmy pismo o środki na odbudowę tego budynku. Z tego względu, że konserwator nam powiedział, że my za 4 miliony tego budynku nie odbudujemy. Tak jest koszt. Że to o takich kosztach rozmawiamy. No to nie zostanie w ogóle odbudowany. Nie, no myślę, że zostanie odbudowany. Nie, bo konserwator też zagroził tym, że jeżeli nie zabezpieczymy, to po prostu będą inne konsekwencje, jeżeli chodzi o środki.
na odbudowę. Jeszcze jedno pytanie. Będzie kara. Będzie kara. No tak jak ksiądz został za 50 tysięcy kary za te billboardy, co są wiszą. Tak. Na płocie. Co na siatce? 50 tysięcy. Jak jest ogród różańcowy, tak? Tak, ogród różańcowy. Ale to powiat, droga? Nasz powiatowy. Miał się odwołać. Bez pozwolenia. Miał się odwołać, chyba że jest to na płocie zabytku. Jeszcze jedno pytanie odnośnie. Ale w rejonie zabytkowym. Obiektu sportowego. Chodzi tutaj o nie wiem, czy o budynek, czy o bieżnię. 50 tysięcy. Dlaczego zostało to zwiększone i skąd to się odbyło? No, na komisji budżetowej, która była, mówiłam, że to 50 tysięcy są zabezpieczone środki na wykonanie odwodnienia wokół budynku, który jest na stadionie. Samo odwodnienie, tak? Na to zostaje przeznaczone? Tak. A przetarg został ogłoszony już na modernizację tego i... Tak, bo... No proszę powiedzieć. Przy tym przetargu, co było, pierwotnym kosztorysie nie było zaplanowane odwodnienie. Już teraz że nie ma odwodnienia i trzeba zabezpieczyć jeszcze środki. Mam nadzieję, że nie wyskoczę jakieś dodatkowe koszty. Coś jeszcze tam trzeba zrobić. Szanowni Państwo, no, widzieliście tam roku tak samo jak przy bulwarach, że wyszło tyle różnych rzeczy po drodze. No ale to na błędach się powinniśmy uczyć. Nie? Tak, ale te środki zostały jeszcze i ten plan został wcześniej przygotowany i po prostu. To było do tej kwoty, o której tu pani skarbnik powiedziała, nie więcej. Natomiast w momencie, gdy zaczęto robić te prace, to powiedziano, że bez sensu jest, żeby wykonać tylko te prace, podczas gdy nie ma zrobionego podwodnienia, a parcie wody z góry tam jest bardzo duże. No jest, bo to jest góra pod górą. Proszę bardzo, jeszcze ostatnia. Przepraszam. Dotyczy systemu monitoringu 350 tysięcy, czyli rozumiem, że to będą bulwary, bo ja nie byłem w komisji budżetowej, więc nie wiem, o co chodzi. Nie? To chodzi o monitoring bulwarów, tak? To są zabezpieczone środki na całym systemie monitoringu, ale między innymi... Będzie plac wodny brany pod uwagę przy tej kwocie, czy to będzie już inna kwota? Na pewno główna część pójdzie na bulwary, bo to jest najważniejsze, co będziemy teraz mieli monitoring. Zamiary są... Będzie tak, że jeszcze, wie pan, do tej pory nie mamy całego jeszcze monitoringu, tu jest defta, tutaj koło zdrojowej, na park, bo tam też się coś tak by było stało. Zobaczymy, na ile nam tych środków wystarczy. No myślę, że wody na pewno było dobrze. Proszę bardzo, dziękuję. Pan Radny. Tam jeszcze jest jedna sprawa, ponieważ to było robione, cały monitoring w Radce był robiony jakby w różnych systemach, żeby to wreszcie wszystko ujednolicić. Te modernizacje też centrum, te monitoringu u nas, urzędzie rejestratorem, czyli w całości i parku i wszystkiego. Tak, żeby wymiana tego, czy jakieś połączenie tego? Wymiana. No nazwijmy to, że wymiana. Bo tak to były oddzielne rejestratory, takie stare już, po wylatach są jakieś tam. Do każdego systemu oddzielnie. A teraz robimy jeden centralny, który zbierze wszystko i udostępni Straży Miejskiej jakby do zarządzania. Dobrze, dziękuję. Mam nadzieję, że już wszyscy, tak? Proszę Państwa, w związku z tym przystępujemy... Pan Marek jeszcze? Ja miałem tylko zadać pytanie, czy faktycznie bulwary są już do końca rozliczone, tak? Tak. I jest sprawdzone, że wykonanie jest zgodne z projektem i z wytycznymi protokołu. Proszę. Bo były tam, trzeba było dokonać pewnych zmian, ponieważ tam chodziło o pompy, które były użyte. I okazało się, że one były niezgodne ze specyfikacją i dlatego mówię, że teraz, bo zostały wymienione na te, które są zgodne ze specyfikacją. Czy pomp, które są Przytężniak. Pięć tężni jest na bulwarze. Tak, i tam są pompy, które są... Pan Robert wyjaśni, bo on się tym zajmuje. Proszę Państwa, odnośnie bulwarów jest tam pięć pomp, które nie spełniały, jakby powiedzieć, specyfikacji były inne zamontowali, mogły spełniać warunki, ale specyfikacja przewidziana. O tośmy się bili. Natomiast wszystkie błędy, które tam żeśmy wyłapali, nie wynikają z projektu. On zrobił zgodnie z projektem. Ale dziś, gdybym był przy tym projekcie, to wiele rzeczy bym tam wniósł, jakbym przy projekcie. Jak byłem u pani burmistrz z własnymi pomysłami, powiedziała: Panie Robercie, my tu mamy fachowców, nie takich jak pan.
I na tym się skończyło. Dziś wyłapałem 22 błędy. Naszej pani, tak? Nie, nie. No to... przy projekcie, przy projektowaniu, to było 7 lat temu, proszę Państwa, wyłapałem 22 błędy, które nie wynikają z tego, trzeba to naprawić. A projektant zrobił tak, jak był. Wykonawca zrobił tak, jak było. Wykonawca zrobił zgodnie z projektem. Czyli rozumiem, masz problem w publikacji. Po kolei, Momencik. Jeszcze Paweł i jeszcze Marek. Kończymy dyskusję. Ja nie sprawdzam, ja tylko mówię, że tak. Nie, bo ja słyszałem wzroku, że pompy założone też nie spełniają jakichś takich wymogów, bo tam nie solane. Mówię, że są założone zwykłe pompy. Nie dostosowałem do tego. Nie, no to wnieśliśmy do tego. Tak, wnieśliśmy. Tak. No, proszę bardzo, przyrzekłem głos jeszcze panu Markowi i koniec. Ja mam pytanie właśnie, bo to dotyczy też budżetu i tych poniesionych kosztów. I czy jeszcze raz bym chciał usłyszeć, czy opóźnienie wynikające z tych prac wynikło z tych robót kanalizacyjnych, tak? Dodatkowych. Nie, to prac dodatkowych, ale to nie tylko akurat było to, ale również mostki. Pamiętacie, to była taka część, która była podjęta przez radnych z opóźnieniem, bo słowo wnieśli, że nie było decyzji ostatecznie o realizacji będę miał wiele pytań związanych z tymi pracami z tego względu, że nie, bo to o budżet nasz chodzi i o te odsetki i tak dalej. Czy prawdą jest, że jest na przykład wodospad zgodnie z specyfikacją umowy zrobiony z tych materiałów, co powinno być. Panie burmistrzu, myślę, że to trzeba było wydać w formie pisemnej zapytania. Ja zapytam, na wstępne pytam, ponieważ chcę się odnieść do projektu, ja się wstrzymam. Ja jestem za inwestycjami tutaj i pana patry i tak dalej, ale niestety nie mogę podnieść za tak z tego względu, że mam pewne wątpliwości co do bulwarów, co do Rodnego Placu Zabaw, więc ja tu na pewno się wstrzymam. Nie, bo miasto się, znaczy miasto nie chciało wypłacić ze względu na opóźnienia, tak? No na opóźnienia i to, co było zrealizowane. Dlaczego miasto teraz przegrało i ma wypłacić? Zgoda była. Pani mecenas, oddajemy głos, bo będziemy się doktoryzować tu zaraz wszyscy. Ja myślę, że szybciutko, tylko dosłownie dwa zdania, żeby wyjaśnić. Sprawa jakby polega na tym, że częściowo opóźnienie, do którego doszło, tak, było rzeczywiście faktycznie zawinione przez tego wykonawcę. Częściowo wynikało z przyczyny rządu po stronie gminy, tak, o której tu wspomniała pani burmistrz, a dotyczyło tego, że ta decyzja o płatkach zapadła jednak za późno w stosunku do tego, kiedy była zgłoszona. To spowodowało konieczność oczekiwania na te elementy. No i co do tego okresu, no trzeba było ustąpić, tak, to było nieracjonalne obstawać jakby przy tym, no bo efekt byłby taki, że w tym zakresie byśmy przegrali, ponosząc wyższe koszty, tak? Także co do tego... No, logiczne, jeżeli wyskoczyły mostki, to że się przedłuży ten okres. No, to widzieliśmy przecież od samego początku, że... Ale liczyliśmy za to kary, dlatego że to nie było tego aneksowanego w umowie, był tylko na krótszy okres czasu, prawda pani mecenas? Więc żeby jakoś zawrzeć z nimi ugodę, musieliśmy jakby w pewnym momencie ustąpić, czyli uznać im za zasadne roszczenie co do terminu w zakresie tych kwadek, o których pan mówi. Ale tak jak powiedziałam, są dokumenty do wglądu, protokoły, więc myślę, że to należałoby po prostu przeanalizować z panem naczelnikiem wydziału. Ja myślę, że komisja rewizyjna... Tak, my już podjęli decyzję, że w tym roku badamy jeden z programów, żeby ten już to na naszej komisji rewizyjnej był podjęty. Ten temat wchodzi pod naszą komisję. Proszę Państwa, zakończymy dyskusję. To powinno być na komisji wszystko szczegółowo mówione. W związku z tym proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 8 po zmianach naniesionych na posiedzeniu komisji dzień wcześniej. Proszę bardzo. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto tam jeszcze?
Głosowało 13, 8 za, 4 przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty. Proszę Państwa, w związku z tym, że projekt uchwały numer 8 został przyjęty, musimy przegłosować również zmiany wieloletniej prognozie finansowej gminy Rawka-Zdrój. Jest to projekt do 2027 roku. W związku z tym zostały również tam naniesione pewne zmiany, które panią skarbnik poproszę, ze względu na to, że one będą realizowane w 20 chyba bodajże trzecim roku czy drugim, nie? Nie wiem, to jeszcze pani skarbnik powie. Projekt uchwały też był omawiany w Komisji Budżetowej. Załącznik numer 1 tej uchwały jest tylko uszczegółowieniem do uchwały budżetowej. Jeżeli dochodzi do zmiany budżetu, musimy również uaktualnić załącznik numer 1 wieloletniej prognozy finansowej. Zmieniały się dochody, wydatki, zmieniał się wynik finansowy. W związku z tym jest konieczność uaktualnienia. Natomiast w załączniku numer 2, który mówi o przedsięwzięciach, zmieniono limit wydatków i limit zobowiązań na przedsięwzięciach. Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolskiej, modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Rawce Zdroju i budowa wodnego placu Zdawa w Parku Zdroju. I te limity zobowiązań i limity wydatków zmieniły się na podstawie zmian w projekcie budżetu. Natomiast zmieniliśmy również limit wydatków na przedsięwzięciu przebudowa budynku remizy OSP w Chomicach. Są to zaplanowane środki w roku 2021 i 2022. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze w tej sprawie ktoś z Państwa? Nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo. Głosujemy, tak? Głosujemy. Mam tylko pytanie jedno tutaj. Bardzo proszę o wyjaśnienie, ponieważ... Zatrzymać głosowanie? Czy... Zatrzymać. Nie, bo już może... nie. Jeżeli chodzi o przebudowę budynku remizy OSP Polnice, czyli łączne nakłady finansowe to jest 2 miliony 61. Tak są na razie zaplanowane wydatki, 2 miliony 61, 61 tysięcy na dokumentację, natomiast 2 miliony z rozbiciem na lata 2021. Do 2022 roku jest przewidywane. Tak, ale to są tylko zaplanowane na razie środki, Pani Radna, bo dopiero będzie przetarg, zobaczymy wszystko, jak to pójdzie. Dokumentacja dopiero ma być w czerwcu w tym roku, więc też jeszcze nie mamy kosztorysu, to są tylko na razie zaplanowane środki. Dobrze, proszę Państwa, już teraz przystępuję do głosowania. Kto jest za przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13, za 8, 4 przeciw, 1 się wstrzymała. Projekt, wieloletni projekt finansowy został przyjęty. Przejdę do projektu uchwały nr 10 w sprawie rozpatrzenia skargi. Proszę Państwa, teraz wchodzimy, bośmy zakończyli procedowanie projektów uchwał złożone przez pana burmistrza. W takim razie teraz byśmy przystąpili do punktu 4. Podjęcie uchwał na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rawce Zdroju. I mamy numer 10 projekt uchwały, który rozpatrzenie skargi z 23 sierpnia 2019 roku opatrzonej numer Urzędu Miejskiego w Rawce Zdrój. I poprosiłbym parę słów panią przewodniczącą, panią Koper. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła skargę, która została złożona 22 sierpnia 2019 roku, to była data wpływu, dotyczącej czynności burmistrza Rawki Zdroju polegającej na obniżeniu wysokości środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli gminy Rawka Zdrój od marca 2019. I skargę tą komisja uznała za skargę bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Przeczytam uzasadnienie. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rawce złożył skargę 23 sierpnia 2019, data wpływu, dotyczącą czynności burmistrza Rawki Zdroju polegającej na obniżeniu wysokości środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli gminy Rawka Zdrój od marca 2019. Na posiedzeniu 21 stycznia 2020 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji analizowała skargę. Po wnikliwej analizie Komisja Skarg, Wniosków uznała skargę za bezzasadną.
Na podstawie przedłożonych pism i dokumentów Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdza, że nie było pisanej informacji wystosowanej do dyrektorów placówek oświatowych przez burmistrz Żabki Zdroju w roku 2018 na około 6 miesięcy na podniesienie odpisu dodatku motywacyjnego z 5% na 8 przy obowiązującej uchwale nr 7/41/15 Rady Miejskiej w Żabce Zdroju z dnia 27 maja 2015. Dopiero w sierpniu 2019 roku Rada Miejska w Żabce Zdroju podjęła uchwałę nr 12/71/19 z dnia 28 sierpnia 2019 po pozytywnych uzgodnieniach z przedstawicielami oświaty nastąpiła zmiana odpisu na dodatek motywacyjny z 5% na 8%. Wobec powyższego Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną. I to jest pouczenie, które jest skierowane do przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego. Proszę kolegów o podjęcie uchwały czy głosowanie. Proszę bardzo, w tej sprawie ktoś pytania nie ma. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 10. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan przewodniczący jeszcze. Ja? Czyś pierwszy nacisnąłem. Przepraszam. Proszę Państwa, głosowało 13 głos radnych, 12 jest za i 1 wstrzymał się, a więc jeden przeciw, tak. Jeden radny jest przeciw, przepraszam. W związku z tym przyjmujemy, że projekt uchwały został przyjęty i skarga zostaje oddalona. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu 11 w sprawie rozpatrzenia skargi 6 grudnia 2019 roku i również poproszę panią przewodniczącą o. Skarga dotyczyła, pisma mieszkanki Żabki Zdroju w sprawie blokowania wykupu lokalu mieszkalnego. Skarga była przekazana do Urzędu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który scedował tą skargę na Komisję Skarg Wniosków i Petycji. To była skarga odnośnie burmistrza, skarga na burmistrza. I teraz przeczytam Państwu, że skarga została po prostu uchwalona przez Komisję. Skarga została uznana za skargę zasadną. Uzasadnienie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żabce Zdroju. Skarżąca za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Organizacji Kontroli złożyła skargę 6 grudnia 2019 data wpływu dotyczącej nierównego traktowania mieszkańców Żabki Zdroju oraz blokowanie wykupu lokalu mieszkalnego w Żabce Zdroju. Na posiedzeniu 21 stycznia 2020 Komisja Skarg Wniosków i Petycji analizowała skargę i uznała ją za zasadną, opierając się na uchwale nr 37/275/17 Rady Miejskiej w Żabce Zdroju z dnia 25 października 2017 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żabka Zdrój oraz załączniku nr 1 do powyższej uchwały dotyczący wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żabka Zdrój na lata 2017-2022. W związku z uznaniem skargi za zasadną zobowiązuje się burmistrza Żabki Zdroju do podjęcia stosownych działań. Proszę kolegów o przegłosowanie skargi. Uchwała. Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Pamiętacie, w ubiegłym roku rozmawialiśmy o tym, że po spaleniu się budynku Willi Anioł, żeby te rodziny, te osoby, które tam mieszkały, żeby im zabezpieczyć mieszkania, musieliśmy jako gmina wynająć im lokal i płacić. Jestem przeciwny sprzedawaniu mieszkań, które są w dyspozycji naszego miasta. Z tego względu, że zasoby, które mamy, mam na myśli tutaj te stare budynki, stare wille, nie tylko, że objęte są roszczeniami, proszę o tym pamiętać, to również są w stanie katastrofalnym. I proszę pamiętać o tym, że jeżeli sprzedamy każde następne mieszkanie, to jeżeli
teraz, nie daj Boże, doszłoby do pożaru któregokolwiek z tych budynków, będziemy dla wszystkich tych rodzin musieli wynająć mieszkanie, za które my jako samorząd musimy zapłacić. Bo naszym obowiązkiem jest zapewnienie mieszkań tym ludziom. I sprzedanie tych lokali w cenie 3 czy 5% nie za równowartość tego majątku, który jest we władaniu naszym jako miasta, powoduje, że my ubożejemy, ale również ograniczamy nasze zasoby. I proszę powiedzieć, co by było, co by się stało, jakbyście Państwo do tego podeszli, jeżeli faktycznie nastąpiłaby sytuacja nawet tego typu, że byli właściciele odzyskują swoje budynki i każą nam wyprowadzić, nie wiem, 20-30 rodzin, którym musimy zabezpieczyć mieszkania. To my im musimy zabezpieczyć, my jako samorząd. Jeżeli nie mamy własnych zasobów, będziemy musieli za to płacić. I tak to się skończy. Dlatego uważam, że nie powinniśmy się pozbywać lokali, tylko powinniśmy te lokale trzymać, te nasze zasoby. I jeżeli kiedykolwiek, którykolwiek z tych lokali się zwolni, to uważam, że powinniśmy wtedy właśnie, jeżeli będzie taka możliwość, właśnie tym ludziom, którzy na te mieszkania czekają, żeby je przyznać. Dziękuję. Proszę Państwa, z racji przypadającej mi funkcji będę musiał uzupełnić informacje, panowie radni. 2 września był ten wniosek pani procedowany. Rada uznała, że nie jest kompetentna i nie uwzględniła tego wniosku. Właściciel, czy pani domagająca się sprzedaży, prosząca raczej może tak użyję, o sprzedaż, odwoła się do wojewody. Wojewoda w piśmie skierowanym do rady mówi, że on nie jest kompetentny w podejmowaniu decyzji, bo jest to typowo w gestii burmistrza. Ja natomiast, żeby Państwu pewne rzeczy wyjaśnić, musiałem cofnąć się do uchwały numer 38 przez 242 przez 13 z 13 roku uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiące własność gminy Rabka Zdrój. To jest uchwała, która pana burmistrza również obowiązuje. Burmistrz, czytam, paragraf pierwszy. Burmistrz Rabki Zdroju ma prawo do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem nieruchomości wspólnej oddanych w najem za wyjątkiem lokali określonych w ustępie 2 i 3 stanowiących własność gminy Rabka Zdrój na zasadę określenia niniejszej uchwały. Drugi, ustęp 2 mówi tak. Nie przeznacza się do sprzedaży lokali socjalnych chronionych. W punkcie 3. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. W przypadku zalegania przez najemcę z opłatami, co się to nie tyczy tej pani, co do których zostały złożone wnioski rewindykacyjne, też się nie dotyczy. Natomiast podpunkt 3 mówi, wyłącza się ze sprzedaży podlegające na podstawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnymi zasobami gminy Rabka, czyli nie może sprzedać burmistrz mieszkania, które podlega wyłącznie wieloletniemu programowi gospodarowania zasobami mieszkalnymi gminy Rabka Zdrój. W związku z tym pan burmistrz, dostosowując się do tych zadań, uchwał, podjął taką decyzję. Wy Państwo teraz musicie podjąć, co z tym tamtym robić. Proszę bardzo, pani wnioskodawczyni jeszcze ma. Bardzo rozumiem, dlaczego pan przewodniczący zajmuje w tej sprawie stanowisko i broni jak gdyby stanowiska pana burmistrza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, podważa pan też kompetencje jak gdyby członków i przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ja tak mówię, skargę żeśmy rozpatrywali, skargę żeśmy pochyliliśmy się, to nie było po łebkach, to było zapoznanie się z wieloma rzeczami. Nie chcę tu prowadzić dyskusji z panem burmistrzem, bo rozmawiałam z panem na ten temat i powiedziałam, ta pani mieszka w tym mieszkaniu i dostała dożywotnio to mieszkanie. Czyli argument, że ktoś potrzebuje, będziemy potrzebowali mieszkań socjalnych, to co? Pan burmistrz ją wyrzuci, żeby kogoś tam zakwaterować, bo tak pan insynuował w swojej wypowiedzi. Nie chcę tego, nie chcę się tym sugerować. Po prostu komisja podjęła takie stanowisko i jeszcze raz apeluję do kolegów radnych.
prośbą o przegłosowanie uchwały. Ja ad vocem do pani wnioskodawczyni, dlatego że po prostu moim obowiązkiem jest państwa powiadomić, jak przedstawiała się historia tego wniosku. Ale ja uzasadniłam sprawę. Państwo podejmiecie decyzję, czy pani ma rację, czy komisja miała rację, kto ma rację. Ja wam tylko przedstawiam prawną drogę, jak to wygląda i nie więcej. Mam jeden głos, tak jak i państwo. Proszę pani. To jest mieszkanie komunalne? Tak. Dobrze. A czy ta pani dostała dożywotnio, ma wpisane, że ona dojdzie do końca życia? Dostała i nie ma ograniczenia, że na przykład ją wyrzucą za miesiąc, za rok, za pół roku. Ale ona, no to dobrze. Mieszkanie jest należne. Tak jest myślę, mieszkanie jest przy miasta, przydzielone było przez miasto i należy do miasta. I pani jest mieszkanką, ale w momencie, kiedy pani, pan Bóg ją powoła do siebie, to to mieszkanie zostanie dalej miasta. Tak. No i o to właśnie chodzi, żeby to mieszkanie było dalej miasta. Ale musicie państwo mieć jeszcze jedną świadomość, że na uchwałę, jak się tu powołuje, wyraźnie pisze, że w roku 2019 w budżecie, który żeście państwo uchwalili, były 3 mieszkania do sprzedania. 3 mieszkania, do 3. I była kwota w budżecie 60 tysięcy. Na ten rok, w tym samym budżecie, który znowu żeście przyjęli, jest kwota 20 tysięcy, czyli jedno mieszkanie może być sprzedane. Dlatego mówię państwu, że proszę pytać, nie ma sprawy. Ja tak mówię, przedstawiłam stanowisko komisji. Proszę bardzo. Jeszcze ktoś? Proszę, pan Paweł. Piotrek. Ja to członek komisji skargi wniosków, które tylko woli wyjaśnienia, odrębne zdanie od pani przewodniczącej. Zgadza się, tak. Dziękuję, proszę pan Robert. Pani Julo, a od kiedy ona mieszka? Ona mieszka chyba od 2013 czy 2012 roku, tak jak 8 lat. W tym mieszkaniu? Tak, tak. Nie ma w regulaminie określonego ile. Nie ma regulaminie określonych zasad. Ile dość, ktoś ma państwa, szkoda czasu. A dlaczego to my, jeżeli tu pani sama napisała, że to burmistrz jest odpowiedzialny za to, pani Olu, a my się musimy nad tym opierać. Ale wszystkie uchwały, które pan dzisiaj głosował, też są zredagowane przez pana burmistrza i pan głosuje na to. Ale to są uchwały do tej chwili, pan burmistrz. Dobra, proszę bardzo. Ja chciałem zapytać tego, panie burmistrzu, a ile takie mieszkanie kosztuje na wolnym rynku? Wiadomo. No, ja myślę, że tu jest odpowiedź na to. Z tego względu, że ktoś, kto mieszka w takim mieszkaniu, ją przysługuje bonik kwota 80%. I wtedy kupuje się za 20% wartości tego mieszkania. Natomiast my, jak się wyzbędziemy zasobów, to to, co powiedziałem wcześniej. Dobrze, proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Każdy rozpatrzy w swoim sumieniu, co ma podjąć. Proszę, przystępujemy do głosowania, panie. Ale inne strony są takie, a tak się będzie to wygadać. Tak, tak. Przystępujemy do głosowania projektu numer 11 uchwały o rozpatrzeniu skargi z 6 grudnia 2019 roku. Kto jest za? Proszę państwa, za przyjęciem skargi i to znaczy, że popieramy komisję. Stanowisko komisji. Kto jest przeciw, to znaczy, że jest za odrzuceniem stanowiska komisji. A kto się wstrzymał, to się wstrzymał. Proszę bardzo, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę państwa, głosowało 13 radnych za przyjęciem propozycji komisji skargi wniosków 3 osoby, przeciw 8, 2 wstrzymało. W związku z tym Rada odrzuciła wniosek komisji skargi. I przystępujemy do uchwały numer, propozycji numer 12 w sprawie zmiany uchwały numer 2/7/18 Rady Miejskiej w Radcewie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Radcewie. Proszę państwa, na wniosek pani przewodniczącej Aleksandry Koper i ja uważam, że zasadna, komisja w składzie trzyosobowym jest naprawdę mała. Ta komisja ma dużo pracy i ta komisja ma odpowiedzialną pracę.
W związku z tym pani przewodnicząca wystąpiła z projektem, aby poszerzyć skład komisji do 5 osób. W związku z tym musimy dzisiaj dokooptować do komisji skargi, wniosków i petycji 2 osoby. Dlatego też, żeby to odbyło się w miarę prawnie, musimy powołać komisję skrutacyjną, która po prostu przyjmie no, te głosy, nie? Albo przyjmie. Może. Czy może to jeśli będzie więcej jak dwóch, to wtedy. Jest dobrze, ale mamy dwie. Jeżeli dwie osoby, to nie potrzeba komisji. Tak? Dobrze, proszę bardzo. Kto jest za? Proszę. Tak, bardzo proszę. Pana kolegi Jacka. Dziękuję. Kolega Latarek, tak? I proszę, druga kandydatura. Chciałam zgłosić kandydaturę Pawła Rogowca. Nie mogę. Czemu? Dlatego, że już należy do trzech komisji stałych, które zabrania starczy. Może należy tylko do trzech komisji stałych, a to byłaby czwarta komisja. Dziękuję. Ale nie będzie powieru przeciwko. Nie ma znaczenia, mamy ryczałty. Mamy kogoś takiego cieszy. Kto jeszcze, kto mógłby należeć? Jeszcze proszę. Piotr. Proszę bardzo. Może jeszcze należy ci zapomnieć. Proszę? Z kandydatów, jeżeli by ktoś, jeżeli ktoś może, to jest tak. Pan Latawiec, pan Piotr Ptak i pan Wójtowicz. Nie wyrażam. To proszę państwa, w takim razie, czy to musi być, nie musi być przecież tajne głosowanie. Jawne głosowanie wystarczy. Jest dwóch kandydatów i będziemy głosować razem na obydwu. Tak. Proszę bardzo. Jest przygotowane? Proszę bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania nad dwoma kandydatami, które są jako uzupełnienie do komisji skarg, wniosków i petycji. Proszę bardzo, to jest za przyjęciem pana Jacka Latawca i pana Piotra Ptaka do komisji skarg, wniosków i petycji. Kto jest za? Miał się chyba malec. Proszę. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Nie, no przejdź. Nie możesz głosować na siebie. Proszę bardzo, głosowało 13 za, 10, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się. W związku z tym w czasie przez głosowanie wyłoniliśmy. Chciałam podziękować kolegom. I zapraszam cię. I gratuluję wybranym i zachęcamy do pracy. Proszę państwa, tym sposobem mielibyśmy przegłosowane wszystkie projekty uchwał i przystępujemy do punktu 5. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. Dodatkowo chciałem poinformować państwa również, że protokół z ostatniego posiedzenia jest złożony w biurze, jest sporządzony. Kto będzie się chciał przeczytać, bardzo proszę. Natomiast żadne uwagi do protokołu dzień wcześniej nie wpłynęły, w związku z tym nie będziemy głosować nad nim. Ponadto jest informacja Straży Miejskiej w ramach wzrostu wykonanych czynności w 2019 roku do wglądu w biurze Rady. Od roku dość obszerny, ze statystykami różnymi, w związku z tym nie będziemy go czytać. I proszę państwa, wpłynęło pismo od naszego mieszkańca, który naprawdę nasze miasto leży zawsze na sercu i stara się nam w miarę odpowiadać. Ja pozwolę sobie szybciutko go odczytać. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Jako mieszkaniec gminy Rawka pragnę przedstawić swój pogląd na aktualną sytuację, która w naszej gminie powinna zostać przedyskutowana w szerokim gronie przez władze gminy wraz z mieszkańcami całej Rawki. Proponuję, aby burmistrz Rawkizel przy czynnym wsparciu Miejskiej Rady zorganizował konferencję pod hasłem projektowana przebudowa linii kolejowej Chabówka Nowe Sącze odcinku gminy Rawka Zdrój umożliwi uciążliwości i zagrożenia komunikacyjne po uruchomieniu tej linii kolejowej. Koniec cytatu.
W moim krótkim wystąpieniu w dniu dzisiejszym nie ma czasu na przedstawienie wszystkich zagadnień i pytań, które powinny zostać przedstawione i przedyskutowane na tej konferencji. Oto niektóre z nich. Ile pociągu będzie przejeżdżał przez nasze miasto, ile z nich będzie zatrzymywało się na stacji kolejowej w Radce Zdrój z podziałem na pociągi przejeżdżające w ciągu dnia oraz w ciągu nocy. Jaka jest przewidywana ilość pociągów, które będą przejeżdżać bezpośrednio po uruchomieniu linii po przebudowie, a ile pociągów przewiduje się po kolejnych 10 latach, które będą przejeżdżać przez nasze miasto, a ile przewiduje się pociągu za 20 lat? Trudne pytanie. Ile maksymalnie czasu przewidują przepisy kolejowe na zamknięty zapór kolejowy dla pociągów, które będą tylko przejeżdżać przez Rabkę, nie zatrzymując się na stacji kolei, a ile minut jest przewidziane zamknięciu zapór dla pociągu zatrzymujących się na tej stacji? Czy perspektywicznie przewiduje się dobudowę drugiego toru na odcinku Chabówka-Rabka-Zarytek? Ile aktualnie samochodów przejeżdża przez poszczególne skrzyżowania dróg torami kolejowymi z podziałem na przejazdy w określonym okresie dziennym, w okresie szczytowym natężenia ruchu? Odpowiedź na takie i następne pytanie należy zadać firmie projektowej wykonującej projekt modernizacji linii kolejowej i uzyskać od nich wyczerpującą odpowiedź. Niektóre informacje gmina powinna pozyskać sama z wiarygodnych źródeł lub powinny zostać zlecone pomiary jako pomiary natężenia ruchu na poszczególnych przejazdach. Zorganizowanie takiej konferencji z głosem doradczym mieszkańców Rabki przy udziale zewnętrznego fachowca w tym zakresie pomogłoby panu burmistrzowi i radzie uzyskać informacje i sprecyzować większość zagrożeń, które mogą powstać po uruchomieniu tej linii kolejowej. Na podstawie tych uwag i propozycji rozwiązań należy rozpocząć walkę o możliwie najlepsze rozwiązania na ciągu komunikacyjnym przechodzącym przez Rabkę Zdrój pomiędzy drogą krajową 47 a drogą krajową 28. To jest droga przez Chabówkę, Zakopianka, z Piłsudskiego, Jana Pawła, Sądecka, Rondałowa. Do takiego projektu fachowcami pracującej w biurze projektowym wykonującym projekt przebudowy linii kolejowej należy powołać, a staria się zatrudnić dobrego fachowca w tej dziedzinie, aby ten fachowiec lub inna firma wywalczyła dla gminy Rabka Zdrój wszystkie niezbędne rozwiązania, które zapewnią niepogorszenie ruchu komunikacyjnego na tym ciągu. Taki fachowiec lub firma z ramienia gminy Rabka powinna działać już co najmniej od roku. Dalsza zwłoka zatrudnienia firmy lub fachowca do obrony interesów Rabki spowoduje narzucenie przez przygotowywany projekt rozwiązań, które doprowadzą do paraliżu komunikacyjnego Rabki po uruchomieniu tej linii. Należy pamiętać o tym, że biuro projektowe projektujące linię kolejową ma przygotować projekt najtaniej. Jeśli gmina nie wystawi dobrego fachowca na ten ring, to znaczy, że podajemy rękę bez walki o dobre rozwiązanie komunikacyjne. Dotychczasowe informacje w tej sprawie, które do mnie dotarły, są niepokojące według mnie. Gmina niewiele zrobiła do tego czasu, a czasu mamy niewiele, gdyż najważniejszy w tej sytuacji jest okres projektowania. Z poważaniem, Żurek Edward, mieszkaniec Rabki Zdrój. Proszę Państwa, to jest głos mieszkańca zaniepokojony tym, że będziemy mieli poważne utrudnienia w momencie, kiedy ruszy przebudowa tej linii. Tak na przykład. Proszę bardzo, oddaję głos panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie Edwardzie, goście. Ja powiem tak. Pierwsze pismo, które wysłałem w ogóle do kolei, to było pismo, w którym zadałem pytanie dotyczące dwupoziomowego rozwiązania i to myślę, że państwu jest znane. Powiedziano mi i odpisano mi w tym piśmie, że etap konsultacji był w latach 2014-2018. W lipcu 2018 otrzymali pismo z Rabki Zdroju, w którym było wpisane, że gmina Rabka Zdrój nie wnosi uwag. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, poprosiłem wówczas m.in. Powiatowy Zarząd Dróg o pomoc i starostę w skoordynowaniu tych działań i następne pismo zostało wysłane do ministra infrastruktury, do ministra Adamczyka. Minister Adamczyk, bo było takie spotkanie w Zakopanem, na tym spotkaniu minister Adamczyk wyraził, jak to określił, głębokie zainteresowanie problemem, który będzie mieć Rabka w przyszłości, ale pismo, które otrzymaliśmy jako odpowiedź, w załączeniu było również pismo, które gmina Rabka Zdrój wysłała w lipcu 2018, jako że nie wnosi uwag. Dopiero spotkanie komisji w Warszawie, w której wziął udział dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, w którym poruszono tak zwane problemy tak zwanego podpatrza, czyli między innymi tutaj
gminy powiatu, no, powiatu nowotarskiego, naszego powiatu, z uwzględnieniem tzw. rozwiązań komunikacyjnych Jabłonki, Radki, Nowego Targu i Szczawnicy. Dopiero w tym momencie zaczęła się jakakolwiek, można powiedzieć, dyskusja na temat tego, że my będziemy mieli z tym problem. W konsekwencji tego doszło do spotkania końcem lipca tutaj w Radce, na które przyjechał kierownik projektu pan Łukasz Bochniarz z Nowego Sącza i dyrektor do spraw inwestycyjnych z Krakowa pan Wanat, Mateusz Wanat. I na tym spotkaniu stwierdzili, że faktem jest, że może być, że Radka może mieć problem, ale po raz kolejny im powiedziano, że jest to no niestety dużo za późno, jeżeli chodzi o działania, które powinny zostać podjęte, bo oni są na etapie już projektowania całej inwestycji. W konsekwencji tego spotkania, ja na tym spotkaniu zabiegałem między innymi też o to, żeby zbudować w Radce przynajmniej jedno dwupoziomowe rozwiązanie komunikacyjne, bo oczywiście kolejarze, przedstawiciele PKP mówili tak, że no, oni są już na etapie projektowania i etap uzgodnień już dawno minął. Natomiast tak się szczęśliwie poskładało, że potrzebne było nie tylko nasze stanowisko jako samorządu, ale również stanowisko powiatowego zarządu dróg. Dotyczyło tutaj ulicy oczywiście Podhalańskiej na wysokości Janosika i dalej w kierunku rynku. I powiatowy zarząd dróg również zaopiniował to wówczas negatywnie. I odbyło się jeszcze jedno spotkanie w Warszawie, w którym wziął udział dyrektor powiatowego zarządu dróg i który powiedział tak, że to, o co zabiega Rabka, czyli o to rozwiązanie, przynajmniej jedno rozwiązanie dwupoziomowe, jeżeli to nie zostanie uwzględnione, to Rabcy będą paraliż komunikacyjny. I po tym spotkaniu udało się, to jest przełom listopada-grudnia, wpisać do projektu ministra infrastruktury, że w Radce należy wprowadzić rozwiązanie, przynajmniej jedno rozwiązanie dwupoziomowe, żeby umożliwić komunikację w mieście. I to rozwiązanie zostało, myślę, żeście Państwo widzieli, zostało zaproponowane rozwiązanie, były dwa rozwiązania. Pierwsze, które zaproponowała firma, która z ramienia PKP projektowała, to było rozwiązanie, które zakładało wyburzenia budynków. Zakładało ono mniej więcej rozwiązanie, gdzie droga obniżona byłaby poniżej, no kolej oczywiście zakładała, że u siebie nie zmieniam nic, ale że nasza droga powiatowa przechodzi pod linię kolejową, czyli w najniższym miejscu obniżylibyśmy drogę o 6 metrów, czyli ulicę Zakopiańską, tak jak tutaj biegnie na wysokości tam budynków typu Transmarino, Biedronka i dalej w kierunku tutaj dworca. Ona byłaby obniżona tam mniej więcej na głębokość 6 metrów. Jak Państwo wiecie, tam jest również nasz wodociąg miejski, który idzie z Raby, chyba na głębokości 3 metrów, czyli musielibyśmy w ogóle przebudować jeszcze wodociąg, który tam biegnie. To nie uzyskało akceptacji i ja również powiedziałem, że to jest nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. Powiatowy Zarząd Dróg również powiedział tak, że jeżeli ma być rozwiązanie komunikacyjne, to musi być bezkolizyjne. Więc również Powiatowy Zarząd Dróg tego nie zaakceptował i to spowodowało, że kolej przedstawiła ten drugi projekt z tymi dwoma rondami, gdzie obowiązywałby prawoskręt właśnie do przejazdu po podtory, czy to w kierunku rynku, czy od rynku w kierunku ulicy Zakopiańskiej. I taka propozycja jest obecnie kolei. Natomiast przyszli również mieszkańcy i też o tym mówili. I po rozmowie z dyrektorem Wanatem ustaliliśmy, że jutro o 14 jest spotkanie u nas w Urzędzie Miasta właśnie w tej sprawie. Chciałem, żeby był właśnie między innymi dyrektor z Krakowa, ale również kierownik projektu, czyli pan Łukasz Bochniarz z Nowego Sącza, bo on odpowiada za całość tego projektu. I żeby wysłuchali też tego, czego oczekują mieszkańcy, jakie są ich oczekiwania związane właśnie z tym rozwiązaniem
komunikacyjnym. Proszę pamiętać, że kolej w tych swoich rozwiązaniach zakładała likwidację wszystkich przejazdów przez tory na odcinku od dworca praktycznie kolejowego w Rabce do dworca kolejowego w Chabówce. Jak sobie wyobrażacie, że miasto będzie podzielone na dwie? No, proszę Państwa, no ja powiem tak, co mogłem, to robiłem. Natomiast między innymi powiedzieli, że wyrażą zgodę na to, żeby było to dwupoziomowe skrzyżowanie, że wtedy nie będzie tego przejazdu na wysokości, które jest obecnie koło Janosika przez tory. I pamiętam wcześniejsze rozmowy jeszcze z koleją, kiedy byłem w Radzie Powiatu Nowotarskiego, bo przecież było kilka propozycji powiatu w sprawie tego rozwiązania, żeby zrobić albo rondo, albo prawoskręt od strony rynku w kierunku Chabówki. Na nic kolej się nie zgadzała. Powiedziała, że nie ma zgody na to, żeby przybliżyć drogę do torów. Natomiast to, o czym w tym piśmie było tutaj, co do ewentualnych dwóch torów, powiem szczerze, do mnie dotychczas nie dotarła taka informacja, że zakładają. Nie wiem, może zakładają, nie mam pojęcia, bo są robione badania geologiczne z tego względu, że w tych wszystkich rozmowach, które były prowadzone, założenie było takie, że zwiększy się prędkość przejazdu kolei do 100 km. No więc zadałem pytanie, jak to jest możliwe, bo przecież na takim odcinku jak Mszanie na Łuku, pamiętacie Państwo tam przy tej drodze, to przy prędkości 100 km to ten pociąg przejechałby na drogę. Ale powiedziano, że żebym się nie martwił. Natomiast zadałem pytanie, jeżeli nie zostanie zmieniony, no, niezagęszczony grunt i podkłady nie zostaną wymienione, to raczej ta prędkość jest chyba nieosiągalna. No, powiedziano mi, że istnieje jeszcze taka możliwość jak szlifowanie torów i parę jeszcze innych rzeczy. Może istnieje, nie wiem, nie znam się na tym. Natomiast co do ilości tych przejazdów, nie wiem, myślę, że to jutrzejsze spotkanie będzie. Mnie mówiono w ten sposób, że tak zwana kolej podhalańska, czyli na odcinku Rabka Zakopane, że tych pociągów może być około 12, czyli tam i z powrotem jakby to mamy 24 przejazdy. Natomiast co do Piekiełko pod Węże, to o czym się mówiono, Mszana dalej w kierunku na Chabówkę, to tutaj zadałem pytanie, czy to będą przejazdy tylko osobowe, czy również towarowe. Powiedziano mi, że na razie w założeniach są tylko przejazdy osobowe. A czy będą towarowe? No odpowiedziano mi, możliwe, że będą. Natomiast ile, jakie to są wielkości, nie wiem. Natomiast myślę, że to jutrzejsze spotkanie będzie doskonałą okazją, żeby na niektóre pytania odpowiedzieć, no bo ja tych odpowiedzi po prostu nie znam. Natomiast co do założeń kolei, prace są mocno zaawansowane, środki są na to przeznaczone i najprawdopodobniej dojdzie to do skutku. No tyle wiem ja, a myślę, że jutro mamy spotkanie. Proszę bardzo, czy jakieś pytania do pana, jakże mu jest, pana Edka, który był twórcą tego apelu. Proszę bardzo. Ja chciałem się odnieść tu z popierającym głosem. Chodzi mi głównie o to, że pan Edek przedstawił nie tylko problemy w tym kierunku, ale pokazuje i rozwiązanie, że należy powołać albo fachowca, albo grupę ludzi, którzy naszej sprawy będą bronić. Bo my, jako radni, nie znając zagadnień technicznych, nie znając zagadnień rozwiązań komunikacyjnych, jesteśmy za słabi, żeby się obronić. Natomiast tacy ludzie, gdyby był taki fachowiec, ja nie wiem, jak to się przełoży na kwestie finansowe, ale to jest sprawa gardłowa. Więc ja bym tu widział, żeby te postulaty pana Żółtka odnośnie powołania grupy czy fachowca w tym kierunku były uwzględnione, bo proszę Państwa, jest to naprawdę sprawa, która będzie decydować o dalszych losach naszego miasta w najbliższej przyszłości na kilkanaście czy nawet na kilkadziesiąt lat. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Czy Państwo radni zgadzacie się, żeby udzielić głosu panu Żurkowi? Bo tego w statucie nie mamy, a nie zapisaliśmy. No był do głosu zapisany, ale nie mamy możliwości do takiego punktu, bo statut mówi do danego punktu. Ale pan jest wniosku macie. Dobra, proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja
chciałbym zaapelować, żeby faktycznie powołać takiego fachowca. Do stosunku do budżetu gminy to nie będą jakieś pieniądze, a te wszystkie obiecanki i informacje, które pan ma z narady, trzeba to mieć na piśmie. Trzeba to mieć precyzowane. Jednocześnie należy zrobić dla tego fachowca, czy ten fachowiec powinien mieć takie narzędzia, żeby mieć tak zwany pomiar ruchu na poszczególnych drzwiach. Ponieważ przy przejeździe 12-14 pociągów w ciągu dnia będzie to co pół godziny. Ten korek na poszczególnych tutaj przejazdach nie jest w stanie się rozładować. My musimy opracować koncepcję jako gmina, powinna opracować koncepcję na cały ciąg, a ciąg ulicy Sądeckiej jest nie do przyjęcia, ponieważ szkoła jest muzeum i tam nie ma możliwości poszerzenia ulicy czy jakiejś alternatywy. Panie Jarku, może zmówmy się tak, przepraszam bardzo, panu przerywam, dziękuję. Może umówmy się tak, państwo radni, widzicie taką potrzebę spotkania się tylko w tym jednym kierunku, jak widzicie to, czy jest. Chodzi o to, żeby wypracować jakąś jedną strategię, która by pomogła burmistrzowi jeszcze dodatkowo była takim pomocnym organem. Ja myślę, że pan naprawdę jako mieszkaniec może jutro przyjść na to spotkanie i przedstawić. Na pewno przyjdzie. No, to nie wiesz, żeby nie przyszedł. No. No. Ma korespondencję pełną, Ja myślę, że po tym jutrzejszym spotkaniu będziemy troszkę więcej wiedzieć na te tematy, a to, co tu mówi przewodniczący i tą propozycję przedstawię, że będziemy widzieć, jakie są założenia i wtedy będziemy bardziej wiedzieć, czy się chcemy spotkać, czy nie. Proszę państwa, jest jeszcze drugi problem, bo przy tym rozwiązaniu, które zaakceptowała kolej, w tym dwupoziomowym skrzyżowaniu, cały ruch będzie puszczony przez praktycznie rynek do Góry Chińskiego. Tylko nikt się nad tym nie zastanowił, że most na Rabie, ten Kiliński Sądecka jest tak popękany i poprzestawiane filary od wody nacierającej na uchu, że zacząć trzeba robić remont mostu albo nowy most budować, żeby cały ten ruch przepuścić tylko w jednym kierunku. To minimalne, no to oni nie wiem, jak ten promień tam zrobią, jak tam będzie możliwość wyjazdu. To jest naprawdę bardzo wąskie gardło. Nad tym się trzeba zastanowić. Kilińskiego, dobrze mówię. Panie Przewodniczący, zapraszamy wszystkich na 14 jutro na godzinę. Jutro na 14, tak? Dobrze, bo to jest naprawdę problem nas wszystkich. Proszę państwa, jeszcze czy państwo, bo przechodzimy w takim razie do następnego punktu zapytania, interpelacji i zapytania rady. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Jan, jak zwykle pierwszy. Znaczy, nie. Jak zwykle nie pierwszy. Pierwszy nacisnął. Udaje mu się, udaje. Pierwszy nacisnął przycisk. Ja chciałem tutaj złożyć interpelację, właściwie ponowić moją interpelację, którą wcześniej już składałem. Do pana burmistrza, tu oczywiście na ręce za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej. W związku ze złożoną przeze mnie w dniu 27 listopada 2019 roku interpelacją dotyczącą zgłaszanych przez mieszkańców wątpliwości związanych z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na działkach położonych na południowym stoku grzebienia oraz otrzymaną w dniu 16 grudnia 2019 roku odpowiedzią od pana burmistrza, chciałbym zwrócić uwagę na pojawiające się liczne wątpliwości i prosić o doprecyzowanie zajmowanego w tej sprawie stanowiska.
Występując z interpelacją, oczywiście miałem pewną świadomość faktu, że Rabka nie posiada planu zagospodarowania z wyjątkiem strefy A. I dałem wyraz temu w pierwszej części interpelacji. Wiem również, że nie można odmówić ustalenia warunku zabudowy. Można jednak w pewnej sprawie, w pewnych prawnie ustalonych warunkach odmówić wydania. Tego właśnie dotyczyły moje pytania, na które nie uzyskałem odpowiedzi. Zgodnie z artykułem 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozytywna decyzja może zostać wydana, gdy działka spełnia następujące wymagania. Po pierwsze, ma dostęp do drogi publicznej. Dostęp ten może odbywać się również w drogę wewnętrzną. Patrząc na mapę, na te działki nie prowadzi żadna droga wewnętrzna, rozumiana zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, która precyzuje, że drogami wewnętrznymi nie są grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych i poszczególnych nieruchomości. Po drugie, nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych na budowlane. Nie uzyskałem odpowiedzi, czy w tamtym rejonie istnieje konieczność odrolnienia bądź odlesienia gruntów. Po trzecie, jest uzbrojona dostęp do wody i prądu lub posiada projekt takiego uzbrojenia. Analizując plany istniejącej infrastruktury energetycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej, takie sieci nie znajdują się w tamtym terenie. Ponadto obowiązkowym warunkiem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy jest tak zwane dobre sąsiedztwo. Przypomnę tylko, że zasada ta polega na zapewnieniu ładu architektonicznego danego terenu i zapobieganiu rozproszeniu zabudowy. Ponadto sąsiednie działki nie są zabudowane, co stoi w sprzeczności z paragrafem 4 ust. 1 rozporządzenia z 2003 roku obowiązującej linii zabudowy. Po czwarte, decyzja nie narusza przepisów odrębnych, na przykład prawo budowlane i ochrona środowiska. I tutaj działki znajdują się na obszarze o znacznych walorach turystycznych i krajobrazowych, jak również ich lokalizacja jest w niewielkiej odległości od terenów wodonośnych, na których znajdują się ujęcia wody pitnej dla wielu mieszkańców tamtych rejonów. W związku z przedstawionymi zastrzeżeniami ponawiam zadane w interpelacji z dnia 27 listopada 2019 pytania, prosząc również o udzielenie jasnej, precyzyjnej odpowiedzi. Czy są prowadzone jakiekolwiek procedury związane z inwestycją na wskazanych działkach i jaki jest ich stan zaawansowania, o ile są prowadzone? Dziękuję. Proszę bardzo, ktoś jeszcze? Proszę pani radna. Do pana burmistrza. Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie gminy w roku 2020 na wykonanie zadania przebudowy ulicy Brzozowej wraz z słownikiem oraz kontynuację remontu odcinka od ulicy Pocztowej do ulicy Chopina. Powyższe chcę zakończyć ciąg robót ulic znajdujących się w centrum Rabki, co poprawi zdecydowanie wizerunek miasta, a także spowoduje udogodnienia dla mieszkańców i turystów. Nie oddam pisma, przepraszam, bo są dwa błędy, które muszę poprawić i wtedy zgłoszę to przed dzisiejszą sesję. Dobrze, proszę bardzo. Pan Darek Szybnicki, do pana burmistrza. Jedynie z gminy to też już drugi raz w imieniu mieszkańców o poprawę asfaltu ulicy Pocieszna Woda i zaprojektowanie chodnika. To jest jedno. Drugi będzie w zamontowanie lampy na ulicy Bocznej Podhalańskiej. I trzeci, to już trzeci raz się zwracam o załatanie dziur od ronda w stronę Habówki. Trwa to pół roku, parę dziur. Dobrze, proszę bardzo, czy jeszcze ktoś? Proszę, pan Piotr Żółtek. Też mam taki dwa wnioski do pytania. Pierwszy taki, remont ulicy Gadycarskiej. Zgadzam się z wnioskiem gminy Gadycarskiej na odcinku od domu klasowego z ulicy Strony Nowego Ośrodka. Stan nawierzchni na tym odcinku powoduje zagrożenie nie tylko dla ruchu kołowego, ale również pieszego. To jest całkowite wyrażenie do mieszkańskiego. Jak teraz będzie, to jest nie zagrożenie druga rzecz, bo tak sezon grzeczny nam cały czas fajnie się rozwija i nie może to być ciepło. Ale jest to powiat prywatny. Zwracam się wniosku na ścianie kontroli powiat domowych, co mając na sobie nie jest ustalane. Wieczorem na ulicy Tychany zapach spalonych odpadów
mebli, okon, to raczej nie powinno mieć miejsca. Zwyczajnie czujemy się nawzajem, czy jest to spowodowane niewiedzą, źle pojętą szczędnością czy ubóstwem. Nie możemy czekać, aż wszyscy mieszkańcy zmienią kotły na ekologiczne, bo przy obecnych procedurach może to trwać wiele lat. I tak, proszę o informację. Ile kontroli parlament przeprowadziła Straż Miejska jest dokładnie. Czy super, czy jest na systematycznej kontroli parlament? Czy tylko to jest takie wyjątkowe, jak ktoś na kogoś doniesie? Czy można zorganizować akcję, jak prawidłowo palić w piecu, nadzór akcji prowadzonej przez innymi przez miasto na wytargu na wstąd? Jaka jest możliwość, aby na przykład w pokoju pojawił się błękitny węgiel i czy moc komanda zajmuje zakupy odpadów? To są takie rzeczy. No i tutaj takie podsumowanie, myśląc o naszych dzieci, musimy przede wszystkim zapewnić możliwość oddychania czystym powietrzem. Każdy mały środek spowoduje, że będzie, że z naszej atmosfery będzie dostawać się mniej zanieczyszczeń, będzie działać na korzyść nas wszystkich bez wyjątku. Z mojej perspektywy nie widzę żadnych realnych działań prowadzących do poprawy powietrza w naszej gminie, ponieważ jak było rok temu, dwa lata temu, trzy, cztery tak samo, albo nawet jest gorzej. Tak jest moje odczucie jako laika, który wychodzi na ulicę i czuje, czym pachnie ta ulica. Proszę bardzo. Na piśmie udzielimy odpowiedzi jak najbardziej, ale chciałbym się do paru rzeczy odnieść. Straż Miejska tą informację podała i myślę, że każdy z Państwa akurat tam ma. Natomiast chciałbym się odnieść do tego, jak wyglądało spalenie i kontrola. W grudniu było pobranych 10 próbek do sprawdzenia. Z analizy, czy tam, gdzie najczęściej mieszkańcy zgłaszali wobec konkretnych osób, że palą czymś najgorszym. Z tego wynika, że 10, no to z tych 10, 9, że no niestety to jest spalanie węgla złej jakości, ale 10 osoba paliła, no mówiąc krótko, najgorszymi rzeczami wszystkim zostało. Parę razy widziałem przyjeżdżającą samochód dostawczy z otwartą paką ze ścinkami z mebli. Ktoś po prostu kupił te odpadki do spalania. Takie jest moje przypuszczenie, ponieważ czuję to na ulicy. A ten, kto je sprzedawał, powinien zapłacić za utylizację tego. Tak. Gdzieś no, straszne rzeczy się zaczynają. No, cały czas się dzieje. Dobrze, proszę bardzo. Pan Marek. Do pana burmistrza Leszka Świdra zapytanie. W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców na temat sortowni i surowców wtórnych w imieniu mieszkańców gminy Rabka Zdrój kieruję następujące zapytanie. Dlaczego nie został uruchomiony pilotażowy program segregowania odpadów surowców wtórnych na naszej sortowni, która kosztowała około 8 milionów złotych? W związku z uszkodzeniami urządzeń w sortowni przez firmę, która miała wydzierżawioną sortownię, jakie działania podjęła gmina wraz z zakładami komunalnymi w celu ich naprawy? Proszę o szczegółowe informacje w tej sprawie wraz z ewentualną korespondencją. Czy planowana jest sprzedaż wyposażenia sortowni? Na jaką kwotę została podpisana umowa z zakładami komunalnymi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres od stycznia do marca bieżącego roku? Proszę o podanie kwoty brutto i netto. I kolejne zapytanie. W związku z wypowiedziami na łamach prasy w sprawie rozmów z mieszkańcami osiedla Słone dotyczącymi reaktywacji wyciągu na Maciejowej w imieniu mieszkańców gminy Rabki Zdroju kieruję następujące pytania. Czy właściciele gruntów, na których miałaby przebiegać trasa wyciągu, poznali inwestora wyciągu? Proszę o podanie, kto był zainteresowany inwestowaniem w wyciąg? Czy odbyło się spotkanie inwestora z właścicielami gruntów w celu omówienia warunków współpracy i oczekiwań? Jeśli tak, to kiedy takie spotkanie się odbyło? I czy prawdą jest, że przebieg nowej trasy wyciągu narciarskiego został poprowadzony przez środek istniejącego budynku mieszkalnego? Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę. Jeszcze mam takie dwa drobne zapytania. Zwracam się z ponownym zapytaniem, kiedy będzie zamontowany prób zwalniający na ulicy Poniatowskiego, o którym prosiłem kilkakrotnie, między ulicą Zgody a Aleją Tysiąclecia. Pod
Tam kilka razy już doszło do zderzeń samochodów i do potrąceń oraz mieszkańcy ulicy Poniatowskiego tak samo zgłaszają, żeby zamontować niżej skrzyżowaniem z ulicy Zgody też uchwalający, bo tam ostatnio doszło do śmiertelnego potrącenia na pierwszego na Abbasa. To jest ulica, która ma 4,5 km, a jest na niej zamontowany tylko jeden próg zwalniający. Mamy tacy ulice, które mają po 500 metrów, bo mają po 4 próg zwalniające. I... Proszę. Jeszcze drugie pytanie. No, mieszkańcy ulicy Gorczańskiej oraz użytkownicy drogi ulicy Polnej zwracają się o zamontowanie znaku zakazu zatrzymywania przed tym skrzyżowaniem. Tak się Polna z Gorczańską krzyżuje, tam stoją, często stoi dostawcze auto i może dojść do wypadku tam. Niebezpieczne skrzyżowanie w tej chwili. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze, jeszcze pan? Ja tutaj odnośnie do Straż Miejska, która zaczęła kontrolę utrzymania czystości miasta Rabka. Chciałem tutaj zwrócić uwagę, czy tylko kontrolowała czystość miasta, czy zwróciła uwagę na to, że przejścia pieszych, które znajduje się naprzeciwko poczty i dworku parkowego, one powinny chyba migać, te światła tam pomarańczowe, od dłuższego czasu nie migają. Tam jest chyba fotowoltaika założona, żeby te światła działały. One nie działają już od dłuższego czasu. I czy oni zwracają też uwagę na to, idąc wieczorem? Nimi uważam zwrócić uwagę i zgłosić to. Do tego jeszcze z tego, co tutaj napisali, kontrolują plac zabaw dla dzieci. Monitorują plac zabaw dla dzieci, wodny plac zabaw i tak dalej. Tam czasami sobie lubię pobiegać i zauważyłem, że tam chyba ze 4 lampy nie świecą, też te fotowoltaiczne. No, troszkę niepokojące jest to, że w projekcie placu wodnego jest zamiar montowania tych samych lamp. No, te lampy mają chyba jeszcze jakąś gwarancję i wydaje mi się, że coś trzeba zrobić. Jeżeli mają świecić godzinę albo dwie, to bez sensu zakładać takie lampy. I czy do tego potrzeba przez dzień ileś słońca, żeby świeciło w tą fotowoltaikę, żeby wykorzystać. Wiem, że gdzieś w Polsce ktoś zainwestował w takie lampy 3 miliony i okazało się, że świecą do godziny 10 wieczór i koniec. Oszczędność. Proszę bardzo. Wszyscy? To wszystko. W związku z tym, że nie ma więcej zapytań, interpelacji. Proszę? Czy na piśmie pani Babka mówi, że to jest. W takim razie, proszę państwa, mam jeszcze tylko prośbę do państwa radnych o przedłożenie sprawozdania za działalność 19 rok komisji, których państwo są przewodniczącymi, i proszę o nowe plany na rok 2020. W takim razie przypominam. Proszę państwa, punkt 7. Zamknięcie sesji, czego mieliśmy czynić. Dziękuję państwu uprzejmie za przybycie. Dziękuję państwu wszystkim pracownikom urzędu i wam radni. Jeśli nie mielibyście za złe, chciałbym prosić państwa radnych o 5 minut pozostania z panem.